Szanowni Państwo, kontynuując naszą analizę 17 rozdziału dotyczącego wizji i interpretacji Wielkiego Babilonu, przedstawionego jako wielka nierządnica, warto cofnąć się do samego początku tego rozdziału, żeby uzyskać właściwą perspektywę tej wizji. Pierwsza część tego 17 rozdziału, wersety od 1 do 6, dotyczyły wizji kobiety zwanej Wielką Nierządnicą i jej wyroku za jej niemoralność, jej wpływ na politykę, ekonomię i religię całego świata przez jej dominację nad bestią. Następnie czytaliśmy o jej bogatym wyglądzie i jej obrzydliwym tytule jako Macierz Nierządnic i Obrzydliwości Ziemi. Ona jest też odpowiedzialna za przelaną krew świętych i świadków Jezusa. Druga część tego 17 rozdziału, wersety od 7 do 14, dotyczyły interpretacji bestii posiadającej 7 głów i 10 rogów, na której siedziała ta nierządnica. Teraz, w wersetach od 15 do 18, Boży Anioł podaje nam dodatkowe informacje o tej wielkiej nierządnicy reprezentującej Wielki Babilon. Prawdopodobnie ten ostatni, siódmy anioł, którego Bóg wysłał z nieba, aby wylać ten ostateczny sąd, który doprowadzi do zniszczenia Babilonu, jest tym samym aniołem, który teraz przyszedł do apostoła Jana i pokazał mu wizję nierządnicy siedzącej nad wielu wodami. Księga Objawienia, 17 rozdział, 1 i 2 werset. Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających 7 czasz, i tak odezwał się do mnie. Chodź, ukażę ci wyrok na wielką nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu. Teraz ten Boży Anioł wyjaśnia nam, co znaczą te wody, nad którymi siedzi ta nierządnica, a tym samym oznajmia, jaki jest jej ogromny wpływ. Księga Objawienia, 17 rozdział, 15 werset. I rzecze do mnie, wody, które widziałeś, gdzie nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. Jak więc widzimy po raz kolejny, Biblia interpretuje się sama. Nie musimy wysilać naszej grzesznej wyobraźni, żeby zrozumieć, co reprezentują te wody, nad którymi siedzi ta kobieta. Bóg przez swojego anioła daje nam interpretację tej wizji. Proszę zauważyć te 4 rzeczowniki, które są wymienione w liczbie mnogiej. Ludy i tłumy, narody i języki. Ilekroć te 4 rzeczowniki są używane razem, one zawsze opisują globalny zasięg. Podobne słowa były użyte w Księdze Objawienia, 5 rozdział, 9 werset, aby opisać odkupionych z każdego narodu ziemi w epoce Kościoła. I taką nową pieśń śpiewają. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. Tak też są one użyte przez apostoła Jana w Objawieniu 7 rozdział 9 werset, opisując wysiłki ewangelizacyjne 144 tysięcy żydowskich ewangelistów, którzy będą głosić Ewangelię dla całego świata. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń,
ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. W Księdze Objawienia, 11 rozdział, 9 werset, czytaliśmy o dwóch świadkach zabitych na ulicach Jeruzalem. Ich zwłoki będzie oglądał cały świat, co wynika z tych samych słów, jakie apostoł Jan użył wcześniej. I wielu spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez 3,5 dnia ogląda ich zwłoki, a zwłoki ich nie zezwalają złożyć do grobu. Apostoł Jan za każdym razem, kiedy pisze o całym świecie, zawsze używa tych samych słów. Księga Objawienia, 13 rozdział, 7 werset. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich. I dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Ale proszę zauważyć, że w tym wersecie apostoł Jan po raz pierwszy użył nowego słowa – tłumy – do określenia tego ogólnoświatowego wpływu Wielkiego Babilonu, przedstawionego jako nierządnica. Profesor Henry Morris w książce The Revelation Record – Wykład Objawienia daje nam taki komentarz na ten temat. Jest kilka innych scen w objawieniu, w których wspomina się o dużej liczbie ludzi, ale jest to jedyna, w której tłumy są wymienione jako oddzielna kategoria od ludów, narodów i języków. Wszystkie trzy ostatnie reprezentują spójne grupy ludzi, klany, narody, grupy językowe. Być może ten fragment sugeruje, że wśród bezbożnych ludzi na świecie istnieją również duże grupy, które w tych dniach ostatecznych będą się organizować wokół innych niż plemienne, etniczne i językowe kryteria. Związki zawodowe, stowarzyszenia handlowe i inne związki kupieckie, stowarzyszenia kultyczne, tajne międzynarodówki polityczne i inne podobne grupy mogą być przykładami tłumów, które są włączone do globalnego środowiska, z którego wyłania się wielka nierządnica. Siedzi na tych wodach, wspierają ją, uczestniczą w jej cudzołóstwie i uczestniczą w jej winie. Księga Objawienia, 17 rozdział, 15 werset. I rzecze do mnie, wody, które widziałeś, gdzie nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. Tak więc ten werset, na który tu patrzymy, jest opisem tymi czterema rzeczownikami, ludy, tłumy, narody i języki, uniwersalnego, globalnego wpływu, jaki wywiera ta nierządnica. Ona jest głęboko zakorzeniona w tych ludach i tłumach, narodach i językach. To jest jej siedziba, źródło jej siły i utrzymania. W okresie ucisku, fizycznym centrum fałszywej jednej światowej religii będzie odbudowane miasto Babilon. Profesor Arnold Fruchtenbaum w książce The Footsteps of the Messiah, Śladami Mesjasza, daje nam taki komentarz o tym ogólnoświatowym wpływie Babilonu. Babilon, nierządnica, reprezentuje jedyny światowy system religijny, który rządzi sprawami religijnymi w pierwszej połowie Wielkiego Ucisku. Rządzi narodami świata. Wiele wód. W pełni kontroluje sprawy religijne i ma niechętne poparcie rządu. Główną siedzibą tej jednej światowej religii będzie odbudowane miasto Babilon, matka bawofalstwa, ponieważ to tutaj zaczęło się bawofalstwo
i fałszywa religia. Jakie miasto ma taki wpływ na cały świat? Jedynym miastem, które ma sens, jest wieża Babel, z której powstał późniejszy Babilon. Z Księgi Rodzaju, 11 rozdział od 1 do 4 wersetu, wiemy, że ta wieża została zbudowana w Sinear, w Mezopotamii, między rzekami Eufrat i Tygrys, we współczesnym Iraku, i została zbudowana w czasie, gdy świat miał tylko jeden język. Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Sinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: chodźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. I w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. Tak więc ten grzech, ten bunt przeciwko Bogu, który miał tu miejsce, został wyeksportowany na cały świat, do każdej kultury, ponieważ z Babel powstały wszystkie narody. Księga Objawienia, 17 rozdział, 5 werset. A na jej czole wypisane imię, tajemnica, Wielki Babilon, macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi. Dlatego jej imię wypisane na czole jest macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi. Jak omówiliśmy to we wcześniejszych wykładach, system religijny, który istniał w wieży Babel, rozszerzył się na cały świat. Od czasu wieży Babel było wiele złych narodów, ale nigdy nie na taką skalę, jakim będzie Babilon w czasie ucisku. Księga Objawienia, 17 rozdział, 15 werset. I rzecze do mnie: wody, które widziałeś, gdzie nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. Jedna światowa religia, która będzie dominowała cały świat w tym czasie, będzie miała swoją siedzibę w literalnym mieście między rzekami, w Babilonie, dokładnie w tym samym miejscu, w którym kiedyś stała wieża Babel. Boży anioł wytłumaczył Janowi, że symbolicznie te wody, które on widział, znaczą ludy i tłumy, narody i języki. Ale jak już wiemy, Babilon rzeczywiście był otoczony wodami Eufratu. To przypomina nam, co pisał prorok Jeremiasz o Babilonie leżącym nad wieloma wodami. Księga Jeremiasza, 51 rozdział, 13 werset. Ty, co mieszkasz nad wielkimi wodami, wielkie skarby posiadasz, nadszedł twój kres, dopełniła się twa miara. Tak więc mamy tutaj podwójne znaczenie tych wód, dosłowne i symboliczne. Kiedy naród izraelski został wzięty do niewoli babilońskiej, to w psalmie 137, pierwszym wersecie, czytamy, że Żydzi siedzieli nad rzekami Babilonu i opłakiwali swój los. Nad rzekami Babilonu, tam myśmy siedzieli i płakali, kiedyśmy wspominali Syjon. Tak więc rzeczywisty Babilon był położony nad rzeką Eufrat, nad jej kanałami i zatokami. Babilon leżał nad wieloma wodami. Z naszych rozważań o Babilonie wiemy, że Babilon, ta kobieta siedząca na bestii, zostanie zniszczona. Ale nie wiemy, jak to się stanie.
Dopiero kiedy przechodzimy do wersetu 16 i 17 tego rozdziału, widzimy, jaką rolę spełni ta bestia i jej 10 królów. Księga Objawienia, 17 rozdział, 16 werset. A 10 rogów, które widziałeś, i bestia, ci nienawidzieć będą nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało i spalą ją ogniem. Mamy więc tutaj starcie tytanów. Mamy dwa nurty proroczej prawdy, które są na kolizyjnym kursie. 10 rogów, 10 regionów, 10 królestw to 10 sojuszników Konfederacji Antychrysta. Nadchodzi bestia, czyli Antychryst, i 10 współczesnych królów, którzy w połowie okresu gniewu Bożego znienawidzą nierządnicę, Wielki Babilon. Światem zawsze rządziły 3 siły – polityka, ekonomia i religia. A kiedy ta jedna światowa religia, której symbolem jest nierządnica, stanie się zbyt potężna i zbyt popularna, to będzie powodem zazdrości Antychrysta i jego popleczników. Oni ją znienawidzą z powodu wpływu i dominacji tej nierządnicy nad systemem bestii. W końcu ta kobieta siedzi na bestii i dominuje ją, a tego bestia, czyli Antychryst, nie może tolerować. Antychryst nie jest zainteresowany graniem drugiej roli na światowej arenie. On będzie chciał być ponad wszystkimi, nawet ponad jedną światową religią z jej bogami. Księga Daniela, 11 rozdział, 36 i 37 werset. Król będzie działał według swojego upodobania. Uczyni się wyniosłym i będzie się wywyższał ponad wszystkich bogów. Przeciw Bogu będzie mówił rzeczy dziwne i dozna powodzenia, aż się wypełni gniew, bowiem to, co zostało postanowione, dokona się. Nie będzie czcił bogów swoich przodków, ani ulubieńca kobiet, ani żadnego innego boga nie będzie poważał. Wobec wszystkich będzie okazywał się wielki. W drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, 4 wersecie czytamy, że ambicją Antychrysta jest usiąść w nowo wybudowanej świątyni w Jeruzalem i ogłoszenie się Bogiem, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, także zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Jak więc widzimy, Antychryst nie będzie tolerował konkurentów, ponieważ jest on zainteresowany byciem najwyższą istotą, najwyższym przywódcą. Księga Objawienia, 17 rozdział, 16 werset. A 10 rogów, które widziałeś, i bestia, ci nienawidzieć będą nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało i spalą ją ogniem. Tak więc bestia, czyli Antychryst i tych 10 królów, którzy są jego sojusznikami, znienawidzą nierządnicę i doszczętnie ją zniszczą, ponieważ nierządnica, miasto Babilon, miało na nich zbyt duży wpływ, a oni tego nie mogą dłużej tolerować i zwrócą się przeciwko nierządnicy, uczynią ją spustoszoną i nagą i zjedzą jej ciało i spalą ją ogniem. Teraz otrzymujemy odpowiedź na pytanie, jak to się stanie, że ta nierządnica, ten wielki Babilon,
ta jedna światowa religia zostanie zniszczona. Interesujące jest to, że zniszczenie miasta przez ogień znajduje się tutaj nie tylko w objawieniu 17 rozdział 16 werset, ale jest opisane w następnym rozdziale 18, w 8 i 18 wersecie. Księga Objawienia, 18 rozdział, 8 werset. Dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi, śmierć i smutek i głód, i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził. Księga Objawienia, 18 rozdział, 18 werset. I patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: jakież jest miasto podobne do stolicy? Tak więc te dwa rozdziały, 17 i 18, mówią o tym samym mieście. Religijny aspekt Babilonu, symbolizowany przez kobietę, nierządnicę, w objawieniu 17 rozdział, opisuje zjednoczoną, jedną światową religię, która zostanie zniszczona przez bestię i jej 10 królów. Babilon, symbolizowany politycznie przez wielkie miasto z objawienia 18 rozdział, osiągnie swoją dominację nad światem przez światowy wspólny rynek i jeden światowy rząd i zostanie zniszczony przez Chrystusa podczas jego drugiego przyjścia. A zatem rozdział 17 opisuje religijny aspekt Babilonu, a rozdział 18 opisuje polityczno-ekonomiczny aspekt tego miasta. Księga Objawienia, 17 rozdział, 16 werset. A 10 rogów, które widziałeś, i bestia, ci nienawidzieć będą nierządnicy, i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem. Werset 16 ujawnia najbardziej niezwykły rozwój wizji, który jest również punktem kulminacyjnym i celem poprzedniego opisu. Tych 10 królów łączą się z Antychrystem i pod jego wodzą odwrócą się przeciwko nierządnicy, jednej światowej religii, i całkowicie ją zniszczą. Te drastyczne słowa wyraźnie obrazują upadek odstępczego światowego kościoła przyszłości. Ta nierządnica, czyli jedna światowa religia okresu wielkiego ucisku, zostanie pozbawiona całej swojej finezji, całego nagromadzonego przez wieki bogactwa i jej stosunków z politycznym światem. Obrazowo jej ciało zostanie zjedzone, a to, co z niej pozostanie, jest spalone ogniem. Oni wykonają ten wyrok z nienawiści do nierządnicy, ogólnoświatowej religii, która dominowała nad bestią i 10 królami. Ich działanie, choć zainspirowane bluźnierczą próbą ustanowienia jednej światowej religii, wypełnia jednak Bożą wolę, aby królestwa świata znalazły się pod panowaniem bestii i doprowadziły do wypełnienia się proroctw dotyczących końca tego systemu rzeczy. W ten sposób Boży plan wieków rozwija się majestatycznie, a Pismo Święte wskazuje, że Bóg suwerennie dopuszcza wzrost zła, aż jego kielich grzechu się przeleje. W rzeczywistości to Bóg wydał wyrok na Babilon i Bóg użyje bestię, Antychrysta i jego królów do wykonania jego wyroku na religijnym Babilonie. Księga Objawienia, 17 rozdział, 17 werset.
bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł. I to jeden zamysł wykonali i dali bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. Nasuwa się pytanie, czy możemy ustalić, kiedy to się stanie, że religijny Babilon ulegnie zniszczeniu. Odpowiedź znajdujemy w drugiej części tego samego wersetu. Księga Objawienia, 17 rozdział, 17 werset. Bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali i dali bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. W momencie przejęcia ogólnoświatowej władzy przez człowieka wybranego i natchnionego przez szatana, który okaże się antychrystem, w tym momencie powstanie jeden światowy rząd, który nie podzieli się władzą z jedną światową religią, lecz raczej ją zniszczy. W tym momencie, dokładnie w połowie okresu gniewu Bożego, antychryst, po zamachu na jego życie i cudownym zmartwychwstaniu, odsłoni swoją prawdziwą twarz, przejmie władzę nad całym światem, zniszczy tą jedną światową religię i w zamian zmusi ludzi do wielbienia tylko Jego, ogłaszając się Bogiem. Profesor John Walwood w jego książce Revelation, Objawienie, daje nam taki komentarz na temat tych przyszłych wydarzeń. W porównaniu z innymi wersetami Pisma Świętego, czas tego wydarzenia można umieścić mniej więcej w połowie 7 lat 70. tygodnia Daniela, który prowadzi do drugiego przyjścia Chrystusa i osiąga punkt kulminacyjny w nim. W pierwszej połowie 7 lat odstępcze chrześcijaństwo rozkwita i ustanawia swoją władzę nad całym światem. Wszystkie religie świata, oprócz prawdziwej wiary Chrystusa, gromadzą się w jednym wielkim kościele. Jednak z początkiem drugiej połowy tygodnia władca odrodzonego Cesarstwa Rzymskiego, który jest polityczną głową światowego imperium i sam jest również określony jako bestia, jest w stanie ogłosić się dyktatorem całego świata. Nie potrzebuje już pomocy i mocy Kościoła, który niszczy i zastępuje kultem samego siebie. Księga Objawienia, 17 rozdział, 17 werset. Bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali, i dali bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. Tak więc w ten sposób upada religijny Babilon. Bóg umieścił go w sercu 10 królów, którzy są częścią systemu bestii, aby całkowicie zniszczyć ten religijny aspekt tego miasta. Kiedy 9 listopada 1989 roku wraz z upadkiem muru berlińskiego upadł system komunistyczny, to miasto Berlin, tak samo jak i Warszawa, Praga czy Moskwa, dalej istniały i funkcjonowały. Życie w tych miastach i państwach biegło swoim normalnym trybem. Ludzie rodzili się i umierali, szli do pracy i do szkoły, ale polityczny system był już inny. Tak samo też upadek religijnego Babilonu niekoniecznie znaczy jego całkowite fizyczne zniszczenie w tym czasie. To nastąpi dopiero podczas drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię.
Boży anioł daje teraz interpretację, czym jest ta nierządnica. Księga Objawienia, 17 rozdział, 18 werset. A niewiasta, którą widziałeś, jest to wielkie miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi. Pod koniec tego rozdziału ta kobieta siedząca na bestii i jednocześnie nad wieloma wodami jest ponownie utożsamiona z wielkim miastem, które panuje nad królami ziemi. Odnosi się to do władzy kościelnej i kontroli władz politycznych, która charakteryzowała historię Kościoła i będzie miała swój punkt kulminacyjny w tym przyszłym wielkim ucisku. Wielkie miasto jest oczywiście odniesieniem do Babilonu w jego religijnym i polityczno-ekonomicznym, a nie historycznym znaczeniu. Ethelbert William Bullinger w książce The Apocalypse o The Day of the Lord, Objawienie albo Dzień Pański, tak komentuje, czym jest to wielkie miasto. To naprawdę zaskakujące, jak można było popełnić błąd w identyfikacji tej kobiety. Duch Święty bowiem najpierw ukazuje nam jej imię na czole. Następnie w wersecie 18 mówi nam tak wyraźnie, jak tylko można powiedzieć, że niewiasta, którą widziałeś, jest wielkim miastem, które króluje nad królami ziemi. A rozdział 16, werset 19, jak również 17 rozdział, werset 5, utożsamia to miasto z Babilonem. Bóg mówi, że jest to miasto. Nie mówi o systemie czy religii, ale o mieście. Charles Dyer w swojej pracy doktorskiej pod tytułem The Identity of Babylon in Revelation 17-18, Tożsamość Babilonu w Księdze Objawienia 17 i 18 rozdział, bardzo prosto stwierdza, że Babilon jest miastem. Cokolwiek jeszcze mówi się o nierządnicy, jest ona przede wszystkim miastem, a nie systemem kościelnym. Księga Objawienia, 17 rozdział, 18 werset. A niewiasta, którą widziałeś, jest to wielkie miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi. Wpływ Babilonu na chrześcijaństwo rzymskie był częściowo odpowiedzialny za przejęcie przez Rzym władzy politycznej, a mianowicie władzy kościoła nad państwem. Tak jak starożytny Babilon podbijał królów w sposób polityczny, tak jego religijny odpowiednik dominował politycznie nad narodami w okresie rzymskiej władzy papieskiej. Po pozbyciu się Babilonu w jego religijnej formie przez zniszczenie go przez bestię, prorocze objawienie w rozdziale 18 dotyczy Babilonu jako siły politycznej, również przeznaczonej do zniszczenia w późniejszym czasie. Jeżeli Bóg pozwoli, to zniszczenie politycznego aspektu Wielkiego Babilonu opisanego w rozdziale 18 będzie tematem następnych wykładów. Zostańcie z Bogiem.